Marvis Mobile Homes. Domki letniskowe dla całej falubazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Panie trenerze, to tak na początek ogólnie poprosimy o takie kilka zdań na temat tego, co się będzie pana zdaniem działo w tym meczu niedzielnym z Polonią i jak ważne jest to spotkanie z wiceliderem dla was. Na pewno to jest mecz prestiżowy, bo spotkanie lidera z wiceliderem. I to dużo mówić, no jest to runda zasadnicza, tak? To jest pierwsze nasze spotkanie w tym sezonie tych drużyn. Przygotowujemy się dobrze, mamy dzisiaj trening, mamy jutro trening. No i myślę, że będziemy korzystać z zastępstwa zawodnika. Mamy taką możliwość, jest to większa możliwość działań taktycznych, bo na pewno od razu pojedzie Mateusz Tonder, żeby nie było, a potem zobaczymy, jak to będzie wszystko z meczu wynikało. I tak to się przygotowujemy spokojnie. Cały czas staramy się wykonywać pracę jak najlepiej i przygotowujemy tor też, żeby nie był zaskoczeniem, czy tam, żeby był dla naszych zawodników dobry po prostu. Czyli to, o czym pan mówił po meczu ostatnim z Gdańskiem, te wnioski, te zmiany już będą zastosowane w niedzielę, tak? No tak, myślę, że wszystkich nie będziemy przed play-offami odkrywać, ale większość to na pewno tak. A jeśli chodzi o prognozy, tu jesteście chyba spokojni, tak? Mimo tego, co dzisiaj teoretycznie wieczorem ma się w Zielonej dziać. No dzisiaj ma popadać w nocy, jutro tam tak lekko przelotnie. Na niedzielę na razie prognozy są dobre, także myślę, że nie powinniśmy mieć problemu z torem. A Polonia to jest zespół, który tak jak wy łapie jeszcze ten rytm, czy pana zdaniem już złapał? Jak pan to określił? No, wszystkie drużyny łapią rytm. Jak wyniki pokazują, liga jest bardzo ciekawa, wyrównana. Nie można obstawiać wyników, bo po prostu różne rzeczy się dzieją. No ale to chyba dodaje kolorytu i atrakcyjności tej lidze.